Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku vlogowym. Standardowo zaczynam tego vloga idąc po paczkę do paczkomatu. To chyba już taka tradycja, no może z małymi wyjątkami jak ostatnio. Idę po paczkę, ponieważ potrzebuję wyczyścić troszkę wnętrze w samochodzie, bo jak już sami też zauważyliście, jest one brudne niestety. Czy to tutaj? Ale najbardziej zależy mi na tym, żeby wyczyścić co tutaj, bo to jest coś paskudnego i szczerze, no wręcz niemiłego, żeby nie powiedzieć czegoś więcej, i chcę to doczyścić. Nie wiem, czy komuś się tutaj coś rozlało, wybuchła jakaś kola czy coś, ale no trzeba to doczyścić. Dużo osób poleca środek K2 Purio Pro i postanowiłem go przetestować. Nie wiem, na ile on na tą tapicerkę będzie dobry, czy na to nie użyję czegoś innego, ale na plastiki na pewno będę chciał użyć K2 Purio Pro. I przy okazji chyba zrobię taki mały test, że spróbuję go też wykorzystać pod maską na plastiki, bo tam są bardzo brudne plastiki. Wiem, że on nie jest do tego dedykowany, ale chyba sobie właśnie zrobię taki mały test, czy to też da radę, bo jest tam dosyć brudno. Nie chodzi o to, że chcę coś zakryć czy coś, po prostu jak wymieniam choćby głupią żarówkę, to nie chcę się tam ubrudzić. Dlatego postanowiłem, że sobie tam też taki mały detailing zrobię przy okazji. Tak swoją drogą, jeżeli robicie dużo zakupów online, to koniecznie zainstalujcie sobie wtyczkę Letyshop, z tego względu, ponieważ ona naprawdę daje duży cashback. Na moim przykładzie widzicie, że naprawdę to działa i ja już mam ponad 170 zł uzbierane. I to są realne pieniądze, które mogę sobie wypłacić na konto. Nie muszę tego wykorzystać w jakimś sklepie w formie bonu czy coś. Mogę to po prostu wypłacić na konto. A ponadto możecie sobie jeszcze dodatkowo dorobić, bo jeżeli ktoś z waszego linku referencyjnego, jakiś znajomy, zarejestruje się, to zarówno on, jak i ty otrzymacie podwyżkę od Letyshop. Warunek jest jeden, że w ciągu miesiąca od zarejestrowania musi ten znajomy, ta osoba, która się zarejestruje, zrobić zakupy za minimum 70 zł. Więc myślę, że to nie są jakieś trudne warunki do spełnienia, a dyszka może wlecieć na wasze konto, którą też również możecie sobie wypłacić, więc myślę, że warto, czemu by nie. Przy okazji chyba czas najwyższy przyznać wam się do czegoś. Miałem zrobić odcinek o obszywaniu kierownicy, niestety to mi nie wyszło. Jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to już to pewnie widzieliście, a jeżeli nie, no to na tym odcinku wam się przyznam. O ile tutaj od góry wyszło wszystko dosyć ładnie, nawet szew jest dosyć ładny, to niestety zobaczcie, co się zaczyna dziać tutaj. Tak spierniczyłem robotę, że aż szkoda na to patrzeć i tylko zmarnowałem pieniądze, bo no wygląda to paskudnie. Nie umiałem w ogóle tutaj wykończyć. Chciałem sobie to pod te plastiki, tą skórę włożyć, tylko że nie mogłem za cholerę tych plastików wyciągnąć i niestety skóra teraz wygląda jak wygląda. Stwierdziłem, że na razie ją zostawię, póki się trzyma jako tako, ale chyba to pierniczę i po prostu oddam tą kierę do obszycia przez tapicera. No trudno, szczególnie, że ta skóra też nie kosztowała jakoś bardzo mało, bo chyba około 7-8 dych na AliExpress z wysyłką. A tapicer ile bym wziął? 120 zł, więc niewiele więcej, a byłoby to zrobione na pewno dużo bardziej estetycznie. No to jest tak, jak czasem człowiek chce zaoszczędzić i nie wychodzi. Nie zawsze, jak widać, warto, szczególnie jak się nie ma doświadczenia. A wydawało mi się, że to będzie prosta robótka, a niestety taka nie jest. Uwielbiam tutaj mieszkać, bo mam tutaj ten tunel powietrzny i mogę co chwilę podziwiać samoloty. Jest to coś, co też lubię, może nie jest jakąś super moją pasją to, bo nie powiedziałbym, że tak jest, ale pooglądać samoloty zawsze lubię. Szczególnie, że często tutaj też latają samoloty wojskowe. Nieraz widziałem myśliwce, ostatnio też helikoptery. Helikoptery akurat nagrałem, więc wam postaram się teraz wrzucić we vlogu to. Fajnie sobie tak popatrzeć na takie samoloty. Aczkolwiek stąd, gdzie pochodzę, też miałem tunel powietrzny praktycznie nad sobą, nad domem na Śląsku, ale tam jeszcze te samoloty były troszeczkę wyżej niż tutaj, bo tutaj już mam bardzo blisko do lotniska, a tam na Śląsku jeszcze miałem około 30 km. Stąd też te samoloty były troszkę wyżej. Powiem wam, że nie wiem, czy wam to mówiłem już, czy nie, ale paczkomat to jest naprawdę genialna sprawa i nie wyobrażam sobie teraz, że paczkomatów nie ma, bo nie wiadomo nigdy, kiedy kurier przyjedzie, a nie zawsze mamy też czas siedzieć w domu i czekać, wyczekiwać na kuriera. Dlatego paczkomat to uważam, że to jest genialna sprawa, bo możemy sobie odebrać w dogodnym terminie. Mamy na to chyba teraz nawet już 2 dni, a nie tylko jeden, więc naprawdę super sprawa.
A tutaj powoli robi się cmentarzysko Fordów Galaxy. Zobaczcie, o ile ten jeszcze chyba jeździ, o tyle ten już jest na kapciu. Ten to już tu stoi odkąd pamiętam, z tym koniem Mustanga. Szkoda, że tak ludzie to zostawiają, że marnują tylko miejsce tutaj parkingowe. Zamiast na przykład, nie wiem, wywieźć to na złom, jeżeli jest im niepotrzebne, albo sprzedać na części, cokolwiek zrobić z tym, a nie tak zostawić i to tak stoi. Ja tak samo miałem z tym Renault, co wam kiedyś pokazywałem na początku moich vlogów, co nagrywałem. Tam też stało takie Renault 19 Cabrio i niestety one stało przez długi, długi okres czasu. Na szczęście teraz po chyba pół roku, nawet więcej niż pół roku, prawie roku, właściciel je zabrał w końcu i zwolnił tym samym miejsce parkingowe. No bo po co blokować miejsce, skoro się tym samochodem nie jeździ? Swoją drogą dodałem dopiero jeden odcinek z niewiadówki. Tak się cieszyłem z powrotu remontu z niewiadówki, a tu niestety pogoda pokrzyżowała moje plany, ponieważ chciałem remontować ją dalej, nagrywać dalej, ale niestety przez to, że ciągle albo pada deszcz, albo deszcz ze śniegiem nawet, a temperatury były bliżej okolicy 5 stopni na plusie, no to ani szpachli nie dam, nic tak naprawdę nie porobię, też listę w środku sobie nie poprzyklejam, no bo przy takiej temperaturze to mogłoby mi nie związać tak jak powinno. Przez to taka robota moim zdaniem jest bez sensu, dlatego niestety czekam, cały czas czekam. Dobrze, że mam nagrane około 6 odcinków do przodu dla was na niedzielę, ale jak tylko ruszę z remontem, to na pewno z remontu odcinki będę dodawał co 2 tygodnie, tak jak to miało miejsce przed przerwą zimową z remontem, tak abyście mogli sobie na bieżąco oglądać ten remont. Tak narzekałem, że jest zimno, że jest brzydko, że nie mogę robić niewiadówki i co? Minęło 1-2 dni i już jest ładnie, zobaczcie. Już troszkę porobiłem dzień wcześniej, bo już wczoraj było ładnie, było około 12 stopni i właśnie wyglądało tak jak teraz. Ponakładałem oczywiście standardowo szpachle i idę teraz zobaczyć, czy ona dobrze przeschła, czy nie zepsuła się, bo niestety właśnie w ciągu dnia było tak jak teraz, czyli ładnie, słonecznie, a potem po 19 zaczęło padać. Minęło co prawda około 4-5 godzin, odkąd nałożyłem szpachle, więc raczej nie powinno się nic stać, ale idę to sprawdzić i przy okazji idę sobie zanieść pudełko po lodach, bo po prostu w takim pudełku sobie rozrabiam szpachle i takie pudełka przy remontach takich niewiadówek są bardzo potrzebne. Ja wam zresztą pokażę, do czego ja to wykorzystuję. W sumie wykorzystuję takie pudełka nie tylko przy remontach, ale i również, o widzicie, na przykład tutaj, ale właśnie również przy na przykład naprawach samochodów, bo wtedy mogę sobie tam poodkładać śrubki w jedno miejsce. Powoli planujemy już rozkład łazienki, która będzie mniej więcej w tym miejscu. Już nawet mamy wybrany brodzik, powiem wam w tajemnicy, 70x90 i takie będzie pomieszczenie. I myślimy nad budową ścian, konstrukcji ścian. I tak się składa, że mam materiał w domu, bo budowałem kiedyś symulatory. To jest jakieś takie tworzywo sztuczne, nie wiem w sumie jak to się dokładnie teraz nazywa, bo zapomniałem, ale można tego właśnie użyć do łazienki, bo jest to wodoodporne i będę to chciał przewieźć w Golfie, tylko nie wiem czy mi się zmieści i idę zaraz do Golfa zobaczyć, czy na szerokość do bagażnika 90 mi wejdzie, 90 na 1,70 m, no bo 90 to będzie długość tego pomieszczenia, a 1,70 m w najwyższym punkcie ma na wysokość, dlatego chcę sprawdzić, czy takie coś załaduje do samochodu, bo pojadę sobie na święta na Śląsk i wtedy przy okazji bym sobie to zabrał. A teraz najważniejsze, czyli szpachla. Ostatnio jak ją nałożyłem, dałem bardzo mało utwardzacza i ona mi nie, po prostu nie przeschła, była cały czas miękka i tak naprawdę narobiłem sobie roboty, bo nałożyłem ją, tą szpachlę, i musiałem jeszcze raz nakładać, czyścić i nakładać. Mam nadzieję, że teraz tak nie jest. Boję się tego nacisnąć, szczerze, naprawdę. Jest ok, może jeszcze nie jest super, ale coś z tego będzie. Hurra! Sukces! To co, idę jeszcze do Golfika, zmierzyć sobie, czy mi się zmieści teraz ten materiał na pomieszczenie na łazienkę. No dobra, chwila prawdy, czy to wejdzie mi? Uwaga! 90 jest tutaj. Czyli mamy równą setkę na szerokość. No, setka. No, to bardzo ładna liczba. Czyli się udało. Sukces. Mogę przewozić.
Swoją drogą zamontowałem kamerę cofania, która patrzy mi na hak po to, żebym mógł łatwiej cofać pod przyczepkę, pod moją niewiadóweczkę. To jest tak przyszłościowo zamontowane. I zamontowałem wideorejestrator, który dostałem do testów od XBlitz. Jest to model Mirror View. Jest to na razie prototypowy. On dopiero wejdzie do oferty. W sumie jak wy oglądacie tego vloga, to może już nawet wszedł. I na pewno pojawi się na dniach, w najbliższym czasie, odcinek z tego wideorejestratora. Abyście mogli sobie zobaczyć, czy warto taki wideorejestrator kupić. Ja go potestowałem, zgłaszałem różne też uwagi, jeżeli coś zauważyłem. Oni tam też różne rzeczy poprawiali. No i tak to się prezentuje. Bardzo ładny, nowoczesny, ale więcej zobaczycie już podczas pełnego odcinka, który będzie poświęcony tylko temu wideorejestratorowi. No i co, moi drodzy, to chyba tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu. Wyczekujcie odcinka z wideorejestratorem. No i standardowo proszę Was, zostawcie łapkę w górę, bo dzięki temu zwiększają się zasięgi moich filmików. Zasubskrybujcie kanał, naciśnijcie dzwoneczek. A my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć!